Witam Państwa z Nałęczowa. Gościem w tym ogrodzie jest ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga. Gościem moim i Państwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. I dzisiaj chciałem porozmawiać z księdzem arcybiskupem o mszy trydenckiej. Można powiedzieć, że z okazji pewnej rocznicy, bo mija mniej więcej półtora roku od momentu, kiedy ksiądz arcybiskup odprawił pierwszą w swoim życiu mszę trydencką. To było, pamiętam, 8 grudnia 2019 roku. Natomiast pierwszą publiczną mszę świętą, publiczną, bo z udziałem wielu wiernych, odprawił ksiądz arcybiskup tutaj, w tej krainie nałęczowskiej, w jednym z kościołów, nie mogę powiedzieć w którym, ale ta msza miała miejsce, zresztą nie jedna. No i co ksiądz arcybiskup powie po tych swoich półtora roku doświadczeń z mszą trydencką, co ksiądz arcybiskup powie po tym, z tej perspektywy o mszy tej nowej, która jest we wszystkich parafiach? Pytanie troszkę ciężkie. Jak nie odpowiesz, zawsze ktoś się obrazi. Ale ja powiem tak, jak to się mówi, z pozycji człowieka, który próbuje być katolikiem i chce, żeby jednak Chrystus był uczczony najwięcej, czym jakieś, powiedzmy, ludzie albo grupy, które należą do tradycji. Powiem, ja odprawiam na dzisiejszy dzień tylko i wyłącznie mszę świętą trydencką. Ja nie walczę za to, żeby ona była każdym przyjęta. Ja rekomenduję wszystkim, ażeby oni do tego przylgnęli, księżom, biskupom, żeby przylgnęli do tego, bo ta msza święta jest jednak przez Piusa V papieża, jest włączona w taki jako szczyt, kulminacja tego wszystkiego, co było do niego. Chociaż jak rozmawiałem z jednym takim wybitnym człowiekiem, który mówił, że faktycznie msza święta, którą zatwierdził Piąty, ona 100 lat do niego była taka sama. Tylko, że on tam wniósł niektóre sprawy, powiedzmy, psalm 42 przed mszą świętą. No i te, które naprawdę odprawiają mszę święty i zgłębiają historię tego przedsiębiorstwa, jeżeli tak można powiedzieć, nie brakuje nieraz polskich słów. Przedsięwzięcia. Tak, przedsięwzięcia, tak. To znaczy, oni, jak będą się zagłębiać coraz więcej i więcej, będą mieć więcej wiedzy i poznania, wtedy będzie mniej między nimi sprzeczek i mniej będzie między nimi takich jakichś zatargów, nasze lepsze, a wasze gorsze. Te wnioski, które jakby refleksują we mnie po tych półtora roku, wczoraj akurat było 8 czerwca, półtora roku tej mszy świętej. Jeszcze powiem, że jednak Lefebvre, który widząc na Soborze Watykańskim II, że tak jest zdegradowana ta msza trydencka, który odprawiał całe swoje życie i on jeszcze stał ekskomunikowany za to, że ja myślę, że Jana Pawła II do tego wciągnęli te liberale, że tu trzeba jego ukarać, żeby nie było innym tam do nauczki, jak to zazwyczaj się robi w polityce, tak się robi i w religii niestety też. I ten walczył za to i mówi, ja byłem nauczony tego i wczoraj ja to odprawiałem, a dzisiaj już nieważne jest. Znaczy faktycznie, jeżeli by pozostawili to wszystko, co jest na mszy świętej trydenckiej, ona o wiele jest, powiedzmy, szlachetniejsza, godniejsza i ważniejsza, czym ta msza święta Pawła VI. On chciał jeszcze więcej okroić, jemu się nie udało, bo Ottawiani i ten Baci, czy jak tam jeszcze kardynał, oni powiedzieli, że ogłoszą jego heretykiem. Tak, co powiedzmy tak, Lefebvre podniósł się na siebie, wszystkie te kamienie popadali na niego, był ekskomunikowany, ale on wziął się tego trudu, w sumieniu swoim zrobił wszystko sprawiedliwie i wskazał światu, że on się nie godzi na to, co na Soborze Watykańskim II masoni zmienili
te obrady soboru i poszli masońską drogą ich agendą. I kardynałowie, którzy byli przygotowani dla tego, żeby zmienić to wszystko, i papież Jan XXIII, który jeszcze do tego przygotował przez biskupów takich godnych, dostojnych, wiernych tradycji, przygotował agendę, potem nagle wszystko to zmienił od razu. I to 13 października, Dzień Matki Bożej Fatimskiej. To pokazuje też, że to diabelstwo bardzo wybrało stosowny dzień dla tej zmiany. Jakby tymi kontynuatorami tego arcybiskupa Lefebvre'a są założone przez niego bractwo Piusa X. Te naprawdę jest męczennikami tam w swoim tym klasztorze. I oni też jest, jak to się mówi, między Mlotem i Kowadlem, tych szereg lat, nie pamiętam, w 70 roku chyba on tam założył to bractwo. No, jednak szereg lat, co nawet 50, jest ciągle bici i prześladowani i marginalizowani. Ile takich różnych złych słów oni otrzymali za swoje życie. Troszkę oni może się zjeżyli za dużo. Mnie się wydaje tak, patrząc na to, refleksuję, tylko nie mówię tam ni przeciwko, ni za. A im by nie trzeba się zjeżyć, im trzeba po prostu się cieszyć, że on jest tym obiektem napadek. I cieszyć się, że takim był obiektem napadek Chrystus. Ja się cieszę, że jestem obiektem napadek. Absolutnie, ja się cieszę z tego. Nie dlatego, że mnie to przyjemnie, nie. Nie miło po ludzku, ale ja się cieszę, że ja mogę nieść taki sam krzyż jak Chrystus. I ja bym im rekomendował więcej się cieszyć z tego. A nie jakby ciągle się bronić przed każdym tam wyschnieniem jakiegoś diabla czy jakiegoś pacholka. Nie warto. Owczynka ta nie warta jej pracy, która wkładana w nią. Skórka nie warta. Nie warta, nie, absolutnie. Da. Dlatego to bractwo zachowało konkrety. I oni dzisiaj jest obiektem konfrontacji, będą, bo oni jednak mówią, że msza święta, że wszyscy muszą wrócić z nowym mszy świętej do trydenckiej. Ja się z nimi zgadzam. Dlaczego? Bo jak ta msza święta jest taka nowa, Pawła VI, jest o wiele niegodna, to trzeba wrócić do godności, kiedy ona była i godna, i ważna. I oni słusznie o tym mówią. Nie ma tu dwóch zdań. Natomiast oni podpadają pod prąd tego wszystkiego już Watykanu II, który poszedł takim walcem przeciwko tych wszystkich, które tego trzymają się mocno. I dlatego potem powstało bractwo, nowe bractwo. Najpierw Piotra, a potem bractwo powstało jakiegoś tam kaplańskie, potem sedes vacantisti i potem, jak to się mówi, jak zazwyczaj, jak coś dobrego odpadło, pasterza, tak, jak coś odpadło od całości, to potem to odpadnięty jeszcze odpada od niego coś i odpada i tak będzie, jak to się mówi, dopóki nie wróci się do piekła, te odpadnięcia. Oni też nie współpracują wraz z Piusem X z tymi Piotrem i z innymi różnymi odlamami, bo te odlamy poszli na współpracę z Watykanem, tak, troszeczkę tędy, troszeczkę siędy. Jakby oni nie podpisali umowy, że przyznają mszę świętą nową, ale jakby tak w cichacza, no niech będzie. I dlatego można postawić pozytyw bractwo Piusa X, że oni jednak mają pozycję, ją wypowiadają i walczą za to, żeby tak było. Tylko, że jednak musi być jakaś elastyczność walki. Musi być pozytyw walki. A pozytyw walki w czym polega? Nie tylko obrona, reduty, a takie, jak to się mówi, zwycięstwo rodzi się w kontrataku. Jeżeli była rewolucja niszcząca to wszystko, musi być kontrrewolucja, ale ona musi być bez broni, która była przymieniona do tradycji. Tam było podstępem to wszystko zrobione. A tu musi być wprost do Pana Boga taka konkretna relacja z Bogiem i radość, jak powiedziałem, z tego krzyża, który się niesie. I wtedy z taką spokojną, normalną twarzą i cieszyć się, że nawet kapłanie, który już jest i odprawiają mszę świętą trydencką, im pozwolił Benedykt XVI jako papież. Oczywiście, słyszałem niedawno wypowiedź jednego z tej grupy ludzi, oni mówią o tym, że jednak Benedykt XVI to wszystko tak powiedział, uwijał bawełnę, niby wolno, ale biskupi pozwalają, nie pozwalają, proboszcz pozwala, nie pozwala i tak dalej.
My dzisiaj, bracia i siostry, czy Piusa X, czy Piotra, czy Bractwa Kapłańskiego, czyli Sedes Wakantysty, cały Kościół katolicki, cały świat idziemy do katakumb. My powinni cenić każdego, kto w tych katakumbach otrawił się święte, chociażby dla resztki Izraela, dla resztki Kościoła. Bo dzisiaj, no dzisiaj Bractwo Piusa X szczyci się i dobrze, że szczyci się, bo ma swoje parafie, ma swoje ośrodki. Ale jutro jakiś głupek wyda jakieś prawo takie, że to trzeba to zabrać, bo to nie odpowiada. I koniec. I będą tak samo rozproszeni, będą znowu żyć w jakiś tak samo, jak ich założycie Lefebvre. Tak jak mnie, trzeba było wypędzić z decyzji w Karagandzie, postawić jakiegoś innego, jednego liberala, drugiego liberala i wszystko. I wszystko jest zupełnie inaczej. I wszyscy uspiewają na liberalów i zapomnieli tych męczenników, kapłanów, którzy byli tam. I mnie też zapominają. Już tam o mnie nie mówię tam. A po co? On jest jakiś taki, jak tam pan powiedział, tam jakiś taki... Oszołom. Oszołom, da. Ja bym im życzył troszkę pobyć oszołomem, no ale oni nie chcą nawet takie pobyć. Da. I tak co, powiedzmy, my dzisiaj idziemy nie do tego, żeby struktury mogły się wzmacniać, a dzisiaj indywidualności grają rolę. Особа гра роль. Так як Христос, коли прийшов до нього, він заволав апостолу. І теж якась група пішла, потім всі відділили, не ходили з ним. А Христос мовив, а ви теж хочете всі відділити? Він не змушав їх. А у нього, пані, ми познали, що ти Христос, що ти правдивий Бог. А до кого ми підійдемо, ти маєш слово життя вічного. І вже дійсно каплані познали, то, що Христос є тим правдивим Богом і чоловіком, який збавляє, i już zaczynają tym, że święty trydencki odprawiec. Nawet jeżeli mogę tam, może tam nie umieją tego jeszcze rytuału, chrztu świętego zrobić, czegoś innego, to już coś było, warto na nią pracować. Bo już coś jest. I niekoniecznie muszę pójść do Bractwa Piusa X. Oni tak ich mało jest, oni wszystkim nie poradzą to zrobić. Dać im jakieś wytyczne, do których mogliby się odnieść, napisać jakieś piękne książki, CD, jak już mówili na jednym nagranym programie. I wtedy byłoby wszystko, sprawa bez ich strony była zrobiona. I nie trzeba udowadniać nikomu, że my nie wielblądy. Prosto żyć w łasce Bożej i robić to, co robić, a Pan Bóg udowodni waszą prawość. A jeżeli macie jakieś troszkę, jakieś skręty drogi, to Pan Bóg też wam udowodni i będziecie widzieć złe owoce waszego hodowania tych drzew, które nie należą do ogrodu Chrystusa Jezusa. Ja by powiedział w tym kierunku, tak jest. Dzisiaj widzimy, że w różnych decyzjach powstają takie, jak tu się mówi, jakieś ośrodki tradycji niby to. To jest fałsz, nowa fałsz Watykanu. Uważam. Ja ni od kogo nie brałem natchnienia, żeby tak mówić. Oprócz tego, jak mnie Pan Bóg daje, tak ja mówię. Ja nie mam za sobą dużo ludzi czy mało, wcale, absolutnie. Mnie się wydaje, że to jest taka sytuacja, ażeby biskup, który zazwyczaj będzie liberalem, modernistą, będzie wpisywał się w te różne mafie, o których mówi Isakowicz Zalewski, ksiądz. Oni będą dyktować temu, jakby to odprawiającemu mszy świętej trydencką. On nie będzie rozwijał tradycji. On tylko mszy odprawi, nie będzie nauczał, bo nie jego zadanie jest nauczać, a tylko kontrolować, kto tam chodzi i jak to się odpędzać tych, którzy jeszcze chodzą. A prawdziwy pasterz, który przyjął ten mszy święty sercem, umysłem i wszystkim swoim jestestem, to jemu chodzi o to, żeby te ludzie też to przyjęli. Jak ja, Chrystus mówi, ja jestem pasterzem dobry. I on prowadzi owce na najlepsze pastwiska, a nie na byle co. Tylko pasterz, który nie jest pasterzem, a wilk, on prowadzi na pastwiska byle jaki. Dlatego, kiedy nawet w Watykanie Bergoglio mówi, że Bergoglio tam bez wiedzy nawet tego bazyliki watykańskiej, tego szefa, nie wiem, kto to jest, kardynał jakiś, że tylko może być tam msza święta w jakiejś jednej grocie i nie może ksiądz powiedzieć, przyjechać z tradycji ze swoimi ludźmi i tam im odprawić mszy święty. A tam oni będą naznaczeni, te właśnie watykańskie wypróbowani, tak powiedzmy, niby to z tradycji, ale tam nie będą troszczyć się o tradycję, tylko takie będą zastępcy takie. Oni będą odprawić mszy święty, oczywiście nie będą głosić kazania w duchu tradycji, bo tradycja
była zniszczona na Soborze Watykańskim II. I ją zachowują bractwo Piusa X. No i te, które wchodzą w tradycję, też wchodzą na drogę zachowania tej tradycji. W mniejszym czy większym stopniu. Dlatego trzeba robić wszystko, żeby to zniszczyć. Oni w inny sposób nie mogą tego zabronić, bo wtedy Watykan podpadnie, biskup podpadnie, a tak niby on, jak to się mówi, niby wilk syty i koza cała, czego nie może być. Bo wilk głodny musi zjeść kozę. Nie może być koza cała, bez, żeby wilk był głodny. Albo to zniszczone będzie, albo to zdechnie. Wilk zdechnie bez kozy. Tak, co tutaj jest pułapka, chytra diabelska pułapka, uważam. Kto chce myśleć tak, czy ma takie myśli, niech się przyłączy, kto nie, jak sobie chce. I to będzie niszczone już na poziomie diecezji, jakby pod takim płaszczykiem takiego ośrodka poznania tradycji. Tam nie będą księża, który przysiąknięty duchem tradycji, bo można wziąć brata Piusa, postawić jego tam szefem, wtedy będzie rozwijał. A jak postawił kogoś, kto będzie naznaczony z góry takim pacholkiem do tego, żeby to wszystko niby pozwalać i w tym momencie nie dawać, żeby się rozwijało, posadzi, ale nie podlewa, że to jest głowę, wsechnie i popadnie na manowce. Na tym to polega. Uważam, że to bardzo niebezpieczna pułapka i wiele biskupów na świecie, kiedy Bergoglio im posłał z Watykanu, żeby oni wypowiedzieli się, jak się odnoszą do mszy świętej trydenckiej, to więcej biskupów już liberalnych, modernistycznych powiedziało się na to, że to jest rozdwojenie kościoła. Rozdwojenie kościoła zrobił Sobor Watykański II. On zniszczył mszę świętą trydencką i skrócił ją, tak jak to mówię, spodnie podciął i zrobił takie mini majtki takie z tej mszy świętej trydenckiej, zrobił Pawła VI mszy. To nie winna tradycja temu wszystkiemu. Szkoda tylko, że wielu biskupów, którzy też uczestniczyli na Soborze Watykańskim II, poparło takie decyzje Watykanu. To znaczy, Watykan opierał się na tej zgnieliznie duchownej, która i wtedy niby to odprawiała mszę świętej, ale duchem nie była w niej, tylko odprawiała obrzędy. Dzisiaj też bardzo, bardzo trzeba spytać się wielu ludzi, ile odprawiacie mszę świętej naprawdę trydencką z taką pasją. Przecież jest wielu księży, które odprawiają mszę świętej nawet tą nową, ale z pasją, oni oddają siebie, oni z największą nabożnością to robią. Ja nigdy nie robiłem show z mszy świętą, które odprawiałem w takim rycie, jaki miałem. Choć ja byłem 10 lat księdzem w Kazachstanie i odprawiałem mszy świętą twarzą do ołtarza. Nie wiedząc, jak trzeba robić, ale twarzą do ołtarza tak było. Tylko odwracałem się do ludzi, tam módlcie się, by moja wasza ofiara była i tam jeszcze na komunie. Znaczy tak księdza nauczyli i ksiądz nie wiedział, ja nie, co to za msza. To oczywiście. A to jest prawda, że mocno te trzymają się Piusa X, ale ja bym rekomendował tym braciom z tego bractwa, żeby oni byli troszkę takie, jak to się mówi, niech szczekają psy, a karawana musi iść dostojnie. Jak idzie ten wielbląd, to on idzie dostojnie po pustyni, jak król pustyni. Tam inni pozdychają wszystkie, a on przejdzie. Dostojnie jest po tym wszystkim, nie wpadać ni w pychy. Troszkę jest u nich pychy, ja to mówię, bo to ja odczułam i od wielu innych słyszałem o tym. O takich, których naprawdę tam się znajdują i które nie życzą bractwo zła. Może to też jest taka reakcja od tego prześladowania ciągłego. Bo kiedy człowiek nieraz jest w prześladowaniach, a nie podejmuje się duchem do Chrystusa, to wtedy nieraz wpada w taką walkę taki sam z sobą, zżera sam siebie i mówi: Panie Boże, ja tutaj Tobie służę. No tak jak ta zakonnica, która nie mogła przejąć tej w Lurdzie tej zakonnicy, która widziała Matkę Bożą i mówi do niej: to ja tyle lat tutaj w klasztorze, sucha taka, puściła się, a mnie Matka Boża nie pokazała się, a Tobie taki młody? Pan Bóg komuś się pokazuje. On pokazuje się wiernym, a nie tym, którzy sobie wyrobili post według ich zachcianek, czy nawet jakieś może modlitwy według ich zachcianek. Pan Bóg wie i patrzy na serce, a nie na wzgląd. Tak, co chciałem, żeby to bractwo Piusa X troszkę okazało więcej serca tym, którzy czegoś nie znają i sami sobie okazali serce, popatrz, skonfrontowali siebie
z tym, co robił Lefebvre. Bo zawsze, czym dalej od swego założyciela, tym gorzej do jakichś takich rozluźnień. Czym dalej od Franciszka, franciszkanie dzisiaj z paczą mamą też jakoś sobie radzą. Czym dalej od Ignacego Loyoli, jakoś sobie jezuici razem bez Ignacego Loyoli, jakoś oni dzisiaj propagandują protestantyzm i wszystkie inne izmy, które nie należą do ich założyciela. To pokazuje, tak samo mogło zboczyć z właściwej drogi i bractwo Piusa X. Bo tam przez pokoleniowe zmiany też mogły wdarć się wilki do owczarni. Lefebvre był Lefebvrem jako założyciel, tak, ale na ile każdy, kto znajduje się w bractwie Piusa X, jego nasleduje. Ja jestem marianinem, ale czy wiele marianów nasleduje Papczyńskiego? Ja wątpię w to. Ja to widzę z bliska, ja 40 lat jestem tam i wiem, co się dzieje. Ja wątpię w to. Wiele książek napisano, ale wątpię w to. A dominikanie dzisiaj, którzy byli tak jak lwy tam broniąc Pana Boga, a oni dzisiaj jaki jest? Oni nasledują świętego Dominika, czy oni daleko od niego? Ja uważam, że nie bardzo daleko od niego. Dominikanie to dominikanie psy pańskie. Psy pańskie, tak. Ja kiedyś napisałem artykuł, że to kundle. No tak wygląda. Oni pod presją tego świata, oni tak jak te ogony schowali tak między tylne nóżki, tak. Nie stoją do boju, a tak jak to się mówi, taki już... Chowają się do budy. Tak, no i to tak, taka pozycja tego. Szkoda ich biednych, no ale niech wrócą do świętego Dominika i będą takie dominika. Nie, psy pańskie. Da. Broniące Pana. I nie ma wątpliwości, że to będzie zawsze konfrontacja tej i innej mszy. Nie można ich pogodzić, nie można zrobić symbiozu. Nie można zrobić symbiozu, żeby ich połączyć. To wielki proces, muszą tam być zaangażowane wielcy ludzie. Kiedy słyszałem kardynała Brandmüllera, jego wypowiedź, że nawet papież, jaki by nie był papież, odchodząc, on nie może drugiego papieża związać kajdankami, że inny nie może nic zmienić. Nie może tego zrobić. Ze względu na co? Bo wtedy by wszystko zatrzymało się na tym papieżu, który to związał. Kościół się rozwija. I jest jakieś nowe rzeczy, które Pan Bóg, jak jest miłosierdzie, które tam mala te widzenia czy zjawienia ta. Święta Faustyna Kowalska i tak dalej. Oni też się bractwo tego nie do końca uznają tego wszystkiego. No, to już ich nie wybór, wybór. Ale co się tyczy mszy świętej trydenckiej, co było do tej watykańskiej tego soboru, który nie Duch Święty prawdziwy działał, a wiele duchów, zielonoświątkowskich duchów i te, które byli nimi opętani, oni zmienili rytm soboru i prawdy, która powinna była być na nich rozstrzygnięta, niech się skupią na głównym. Bo dla nich Jan Paweł II nieważny jest dla bractwa Piusa X. Nawet mówię o Fultonie Szynie, który był prorokiem w swoim czasie i mówi, że Kościół będzie zepsuty i diabeł sobie zwerbuje z biskupów mistyczne swoje ciało diabelskie. W 1947 roku, jeszcze daleko do soboru. Oni też mówią, że on dla nich nie bardzo ważny, bo chyba gdzieś w końcu swojego życia on odprawiał mszy święte taką mszy. My nie możemy, powiedzmy, osądzić człowieka, że jeżeli on nie odprawiał taką mszy, jak jest trydencka, że on już nie należy do tego sprawiedliwego czy świętego. My nie możemy, my bierzemy na siebie taką odpowiedzialność, która tylko tam po stronie Pana Boga. My możemy mówić, że coś tutaj może niezgrane, trzeba byłoby zbadać to wszystko przedsoborowo i posoborowo, gdzie, czy to prawdziwy święty, czy nie, według kryteriów dosoborowych, bo te kryteria wszystkie zmienione i łatwizna tu jest bardzo prosta. Tak jak powiedzmy, bardzo prosto zrobili Pawła VI świętym, a żadnego cudu nie ma, czy zrobili świętym Jana 23 razem z Janem Pawłem II bez żadnego cudu ze strony Jana 23. Tutaj jest dużo pytań, ale powiedzmy wszystko,
co po soborze jakby wyłączyć i mówić, że to niewłaściwe, wtedy iść pod wielki prąd całego świata faktycznie i to może nawet ciężko skutkować dla samego rozwoju duchownego, samego Bractwa Piusa X i tych, którzy chcą w tym mszy świętej uczestniczyć. Bo nawet między tymi współbraćmi, czy Piusa X, czy innych księży, które zaczną otwierać mszy święte trydenckie, mogą zawsze wkraść te, które będą inspirowane brudnym zyskiem, pieniędzy, jakaś taka, aha, ja tutaj w rytmie tego rytmu. I wtedy to takie też nie jest człowiek od przekonania, a człowiek tylko od przywiązania się, przyłączenia się. To takie odpadnie jak błoto przy deszczu z butów, nie? Albo przylepi się, albo odpadnie. Tak to takie moje refleksje po tym wszystkim. I uważam, że każdy musi zastanowić najpierw nad sobą, co wybiera i jak wybiera. Bez dwóch zdań konkluzję robię. Bez dwóch zdań. Msza Święta Trydencka jest lepsza, jest ważniejsza, jest szlachetniejsza. Msza Święta Pawła VI zrobiona pod wpływem protestantów, judeo tego chrześcijaństwa takiego i masonów. I ona ma te wartości tylko ze względu na słowa konsekracji. Reszta to jest bardzo takie wątpliwe i pozbawiające ofiary, a zrobione z tego uczta. Dlatego my tak siedzimy w kościołach inaczej, dlatego ołtarze inaczej, dlatego ludzie się bratają, podają ręki, takie gitarki, księżulko tańczy tam wszystko, zabawia wszystkich, tak jak kiedyś księżulko na palce stoi, taki staruszek i śpiewa dzieciakom po pierwszej komunii. I lody, lody, lody przy ołtarzu, o lodach śpiewa. To jest katastrofa. Biedni kapłani, kto ich wychowywał, jakiemu Chrystusowi oni służą. Dlatego, żeby te nie zgorzknieli, te, które mają w sobie depozyt wiary, trzeba z tą taką twarzą konkretną, uśmiechem i radością dawać wszystko, co macie. I nie oczekiwać się na te wszystkie bzdury, które do was tam ma ten zepsuty świat. I będzie mać, powiedzmy, słusznie mać. Słusznie to chcę powiedzieć ze względu na Chrystusa, któremu służycie. Jeżeli prawda nas wyzwoli, a wy chcecie żyć w prawdzie, to musicie nieść konsekwencje, bo kto chce żyć w prawdzie, prześladowany będzie. Ale kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie. Tak to trzeba się z tego cieszyć. Ja się cieszę z tego, co mówię, z tego, do czego mnie ponizili i na ile, i z tego wcale nie robię sobie żadnych problemów. Ja się cieszę z tego, co głoszę. Niech tam kto patrzy, niech widzi chociaż po twarzy, po gestur ręk, po jakiejś intonacji słów, niech bierze z tego wszystkiego. A nie prosto z jakiejś tam takiej, że ja tutaj chcę coś zarobić u kogoś. Ja nic nie zarabiam, tylko tracę. Fizycznie tracę, wśród ludzi tracę, ale u Pana Boga myślę, że może coś tam, mnie jakieś miejsce znajdzie tam, zamiatać może najpierw, dopóki do nieba jakiś przedsionek tam gdzieś może w jakimś tam czyściu chociażby. Wszystko. Można więcej, ale chyba czas programu jednak. Jak będą jakieś pytania takich widzów, które naprawdę się stają na nogi, no to wtedy może coś z tego będzie następny program. Dziękuję bardzo, księże arcybiskupie. Bogu nie będę dzięki. Odwagi!